Dzień dobry, Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL Koalicji Polskiej, jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie kolego, mówię, bo skład Koła Młodych PSL Warszawa Mokotów jest tutaj w pełni reprezentowany. Pozwoli pan, że zacznie od Ukrainy. I nie jest pan rozczarowany tak naprawdę postawą Zachodu. Kiedy patrzymy na to, że teraz mówi się o 8., 9. pakiecie sankcji, ciągle jeszcze nie jesteśmy w stanie my jako Zachód na przykład położyć sankcji, choćby na taki drobiazg, na diamenty, bo Belgia musi prowadzić z nimi, z Rosją handel i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ciągle jeszcze czegoś brakuje Ukrainie. Jak długo jeszcze? No, jest rzeczą niesłychaną, że w ogóle doszło do tego, że mamy jakieś sankcje, bo to raczej bez precedensu, że tam tak długo stosowano, znaczy przeciwko Iranowi czy Korei Północnej, ale nie przeciwko Federacji Rosyjskiej. To jest jednak pewne osiągnięcie. Ale oczywiście, że jestem rozczarowany podejściem niektórych starych demokracji, które są już tak stare, że zapomniały, na czym polega demokracja. A kogo pan ma na myśli? No, mówmy prostym językiem. Po pierwsze, największa gospodarka europejska, jedna z największych gospodarek na świecie, czyli Niemcy, którzy mówią, że przekazują nie wiadomo co Ukrainie i jest tam bardzo wiele obietnic, ale tak naprawdę to przekazali 20 haubic i 16 gepardów. I te gepardy się ciągle psują i te haubice też. I co, mówią teraz o tym, że w przyszłym roku, że już w Polsce je naprawiamy, no więc my wiemy, że się psują. Mówią, że już w przyszłym roku będzie 17 haubic. Znaczy, jak ja słyszę takie rzeczy, to myślę sobie, że to jest kpina z tych Ukraińców. No ale myśmy przekazali 300 czołgów i Kraby. Estonia przekazała proporcjonalnie najwięcej chyba ze wszystkich. Tam to jest, robią co mogą. Francuzi przekazali 25% swoich Cezarów, które się świetnie sprawdzają. Ale oni ich bardzo mało mają, więc to... No dobrze, ale to jak patrzy pan na to? Jak patrzy pan nawet na to, no choćby na taki przykład, to jest dla mnie taka wisienka na torcie, że Belgia stanęła okoniem, położyła się rejtanem i powiedziała, nie, diamenty musimy sprzedawać Rosji. No to przecież tak naprawdę widać, że znaczna część Zachodu chce, żeby ta wojna trwała jak najkrócej, bo my musimy handlować. To tylko to... jest głównym celem. Wandel durch Handel, jak mówili Niemcy przez wiele lat. Tak, jest uzależnienie i Europa Zachodnia uzależniła się zarówno od Rosji, jak i od Chin. I to wcale nie wygląda na to, żeby to się skończyło. Kiedy widzi pan, że premier Węgier Viktor Orban jedzie do Berlina i spotyka się tam z kanclerzem Scholzem i z byłą kanclerz Angelą Merkel, to myśli pan, że jest to spotkanie, nie wiem, ukraino-sceptyków? No w pewnym sensie pan Orban jest zdecydowanie tym hamulcowym w Unii. Pani Merkel doprowadziła do tego kryzysu energetycznego i do kryzysu sił zbrojnych Niemiec, ponieważ de facto doprowadziła Bundeswehr do upadku. Ona jest za to odpowiedzialna. No a Olaf Scholz o postawie Niemiec właśnie mówiliśmy przed chwilą. No, wiele słów, mało czołgów. Dokładnie. To jego przemówienie słynne było bardzo dobre i świetnie było przyjęte, po czym nic z tego nie realizuje. Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL Koalicji Polskiej, jest ze mną w studiu. Jest prawie 6:06. Panie pośle, czy rząd i opozycja mówi w sprawie Ukrainy jednym głosem? Myślę, że tak. My nie mamy żadnych problemów, jeśli chodzi o politykę rządu w tym względzie. Chcielibyśmy być lepiej informowani, chcielibyśmy, żeby Rada Bezpieczeństwa Narodowego jednak była organizowana regularnie, bo my wszystkie działania rządu w tej materii poparliśmy i w dalszym ciągu to robimy. A czy w sprawie reparacji też mówicie jednym głosem? Ja nie mówię o reparacjach, ja mówię o zadośćuczynieniu. No, i to, czyli pan posługuje się terminologią z noty dyplomatycznej Polski do Niemiec. No ja się posługuję terminologią, którą wymyśliłem i która przeszła w uchwale sejmowej. Bo ja to wymyśliłem, ja to napisałem. No dobrze, ale ten termin zadośćuczynienie jest dla nas bezpieczniejszy, bo reparacje to umowa międzynarodowa, a zadośćuczynienie to znaczy tak naprawdę pieniądze też przyjdą, tylko inaczej będą nazwane. No, chodzi o to, jeśli że przyjdą, rzecz chodzi jasna. O to, że jak się mówi o reparacjach, to jest bardzo jasno określony termin formalno-prawny, który polega na tym, że jedno państwo po wygranej wojnie żąda pieniędzy od drugiego państwa w takiej czy innej formie. Tak.
a jak jest jakiś problem, to się idzie z tym do sądu. A nie ma takiego sądu na świecie, który jest w stanie rozpatrywać kwestię reparacji od Niemiec do Polski. Teoretycznie mógłby to robić Trybunał w Hadze, tylko jest to Trybunał Arbitrażowy, czyli Niemcy musiałoby się zgodzić, że taki arbitraż by tam był rozpatrywany. Na to się nigdy nie zgodzą. A zadośćuczynienie to jest takie słowo, które nie jest prawnym terminem, ale jest dużo bardziej ogólne i de facto sens jest ten sam. Czyli panu de facto nie przeszkadza to, że w tej nocie dyplomatycznej jest pański termin zadośćuczynienie zamiast reparacji. Nie przeszkadza mi, dlatego żebyśmy po tośmy to uchwalili w Sejmie. Ja zwróciłem na to uwagę partii rządzącej i Platformie, bo wtedy pana jeszcze nie było w Sejmie. Byłem. Nie, mówię o tym w 2004 roku, kiedy nie, po raz ale pierwszy był termin. Nie, ale to wtedy mówili o reparacjach. No tak, wtedy ale tak. Teraz uchwaliliśmy mój projekt, bo PiS poszedł po rozum do głowy i uznał, że jest to lepsze sformułowanie i dlatego jest to sformułowanie używane, ponieważ... Zostawmy teraz terminologię. Czy pan myśli, że w tej sprawie rząd i może liczyć na wsparcie opozycji, a opozycja wierzy, że rząd robi to, co powinien? Nie, no ja nie wierzę, że rząd robi to, co powinien, bo tutaj termin jest, to jest jedna kwestia. Druga sprawa, jak się do tego dochodzi. To, do tego się dojdzie nie na drodze prawnej, bo to jest niemożliwe, tylko na drodze negocjacji politycznych. A jeśli chodzi o sprawność polityczną i dyplomatyczną tego rządu, to ja mam duże zastrzeżenia. No nie, to prawda, nie mają takich fachowców jak na przykład Radosław Sikorski, prawda? No ja myślę, że inne nazwiska przychodziły mi do głowy. Wybitny specjalista od wywoływania międzynarodowych awantur, jak się ostatnio okazuje. Ale dobrze, zostawmy teraz to. Panie pośle, bo tak naprawdę chciałem pana spytać o sprawy krajowe również, stricte krajowe. Czy Jarosław Gowin będzie z wami na listach? To jeszcze długo jeszcze, zanim zaczniemy tworzyć listy. A pana zdaniem powinien być? Ja myślę, że są ludzie z partii Porozumienia, którzy część poszła do PiSu, czy też tam do Zjednoczonej Prawicy. Niektórzy, przynajmniej jeden poszedł do Polski 2050. Dobrze, jeden sposób. Ale... I myślę, że ludzie, którzy są w Porozumieniu, są do zagospodarowania, bo my współpracujemy z nimi. Powinni startować z wami z jednej listy. Czy Jarosław Gowin powinien startować z wami ze wspólnej listy? Pytam o pańską opinię. Nie ma jeszcze decyzji w tej materii. Ja wiem, że nie ma decyzji, dlatego pytam o opinię. To są długie i żmudne negocjacje. Ale nie potrafi pan, nie ma pan zdania ja w tej sprawie. Uważam, że na pewno część ludzi z Porozumienia powinna być na naszych listach. Jarosław Gowin. Nie pytam o część ludzi, pytam o Jarosława Gowina i o pańskie prywatne zdanie. A pan nie ma zdania? Mam zdanie, ale to ale są... boję się to, powiedzieć. Nie boję się, ale to są kwestie... Nie będę robił oświadczeń za Kosiniaka-Kamysza w tej materii. Nie chcę, żeby pan odpowiadał za prezesa Kosiniaka-Kamysza, tylko chcę, żeby pan odpowiadał za Władysława Bartoszewskiego. Ale ja nie ustalam list partyjnych. Czyli boi się pan powiedzieć, czy Gowin powinien być rozliczany, czy powinien razem z PSL-em rozliczać? Pan premier Gowin robił rzeczy, których robić nie powinien, mimo że się nie cieszył, ale również robił rzeczy pozytywne, nawet w rządzie Zjednoczonej Prawicy. I czego my to było doceniamy. Więcej? Nie liczyłem tego, ale postawił się w bardzo zasadniczej sprawie, na przykład wyborów kopertowych i to trzeba mu to pamiętać. Radio RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg naszej rozmowy. Zapraszam serdecznie. Jakoś tutaj bardzo pana boli. Jakoś widzę, że tak się pan wije, nie chce pan powiedzieć. A ja pytam przecież tylko o opinię. Nie pytam o to, co się stanie, bo to wiadomo, wybory za rok. To opinie, ale to... To są trudne sprawy personalno-partyjne. Pana w Polsce wtedy nie było, chociaż powinien pan to wiedzieć. To był taki znany profesor historii na Uniwersytecie Warszawskim, który pytany przez studentów o Katyń i o sprawstwo Katynia mówił: moje zdanie jest takie jak zdanie Związku Radzieckiego. Czyli pańskie zdanie jest takie jak zdanie Kosiniaka-Kamysza, a że chwilowo nie zna pan zdania Kosiniaka-Kamysza, to pan milczy, tak? Nie, ja co uważa Kosiniak-Kamysz, to uważa i on o tym sam będzie mówił. U nas takie sprawy podejmuje się decyzje po długich dyskusjach w ramach klubu. Tych dyskusji jeszcze nie było, w związku z tym ja nie będę tutaj nie będę wyrażał swojego zdania, bo... Swoje zdanie wyrażę na klubie, jak będzie posiedzenie klubu, a potem przyjmiemy opinię. Z całym szacunkiem dla klubu ma pan naszych słuchaczy. Tak jest, ale to nie mogę przed rozmowami z kolegami, mogę się dzielić ze słuchaczami. A czym się może pan podzielić? Może się pan podzielić na przykład opinią, czy powinniście pójść z Hołownią, czy nie?
To jest jedno z możliwych opcji. Uważam, że jest to opcja rozsądna, bo mamy pewne wspólne podejście merytoryczne do rozwiązywania spraw w Polsce. Tak, to jest jedna z opcji, znaczy, wspólne podejście merytoryczne. Przypomnę panu, że choćby w sprawie reparacji, o której przed chwilą rozmawialiśmy, wy głosowaliście za uchwałą sejmową, oni nie. Oni się wstrzymali. Tak. Moim zdaniem niesłusznie, ale bo Platforma głosowała też za. Też za reparacją, tak. To prawda, tam 5 osób się wyłamało z Platformy, natomiast cała Platforma głosowała za. PSL, Koalicja Polska również za. A koło Hołowni nie. Oni się wstrzymali. No, de facto nie chcąc reparacji. No oni uważają, że to nie jest moment, żeby rozmawiać z Niemcami, bo Niemcy są naszym... A kiedy będzie właściwy moment? No właśnie o to chodzi, że... A nie pyta pan ich? Kiedyś trzeba takie dyskusje rozpocząć, ponieważ z moralnego punktu widzenia, z etycznego punktu widzenia, z historycznego punktu widzenia zadośćuczynienie nam się należy. No w związku z tym należy o tym rozmawiać. Nigdy to nie było załatwione. Znaczy, tutaj był Michał Gramatyka i on mówił, że Namibia tak... Grecja tak, ale jakoś nie był w stanie powiedzieć, że Polska również powinna dostać reparacje, odszkodowania. Byliśmy najbardziej poszkodowanym, zniszczonym państwem w Europie i nigdy żadnego zadośćuczynienia nie otrzymaliśmy. Mieliśmy pewne odszkodowania dla niektórych grup ludzi, ale to są niewspółmiernie małe. A nawet Niemcy nie są świadomi tego, co tutaj zrobili. No, znam historyków niemieckich, którzy się specjalizują na przykład w zbrodniach Wehrmachtu popełnianych na terenie Polski w czasie wojny i oni mówią, że jak przychodzą do nich ludzie na studia na pierwszym roku, to nie mają zielonego pojęcia, co Niemcy robili w Polsce. No i to zadośćuczynienie między innymi polega na tym, nie tylko na pieniądzach, tylko na tym, żeby się ludzie... Przyjeżdżają wycieczki z Izraela, to one są wożone do obozów zagłady. To zresztą polski rząd próbuje zmienić, żeby jeździły nie tylko do obozów zagłady, no ale z Niemiec w zasadzie nikt nie chce jeździć. Znaczy do Auschwitz pewnie jeszcze jeżdżą, żeby zobaczyć, co strasznego narobili, ale już do Stutthofu, na przykład do Piaśnicy. Jeżdżą do Auschwitz, ponieważ jeżdżą do Auschwitz-Birkenau. Tak. I ponieważ jest to największe cmentarzysko Żydów europejskich w Europie. No ale to, co Niemcy robili Polakom no... Tam zresztą ale historycy w Auschwitz zginęli również Żydzi będący polskimi obywatelami. Znaczy, najwięcej Żydów tam zginęło, Węgrów, ale 400 tysięcy. Ale oczywiście polscy Żydzi tym też, chociaż z punktu widzenia warszawiaka, to dla mnie najgorszym obozem śmierci jest Treblinka, bo tam wszystkich praktycznie Żydów Warszawy wymordowano tam. To prawda, tych miejsc mamy mnóstwo. Myślę, że i Polacy nie wiedzą, wie pan, ja pochodzę, to może złe słowo, wychowałem się w Świeciu nad Wisłą. Tam obok jest miejscowość Mniszek, to jest przy takiej trasie z Poznania do Gdańska. Jakby państwo się chcieli zatrzymać, chociaż to nie jest wesołe miasteczko, tam jest cmentarz, na którym są groby, leśne groby Polaków, którzy zginęli tuż po tym, jak weszli w 1939 roku Niemcy. Między innymi zresztą grup chorych psychicznie ze szpitala w Świeciu i ich dyrektora, takiego bohaterskiego dyrektora Józefa Bednarza. Tej historii nikt nie zna. To był przecież pomorski Korczak. O tym się nie mówi. W ciągu pierwszego tygodnia wojny w 1939 roku Wehrmacht rozstrzelał około 10 tysięcy polskich cywilów, a w ciągu 3 miesięcy 50 tysięcy cywilów. I o tym się też nie mówi, chociaż są historycy niemieccy, którzy o tym piszą. Są historycy niemieccy, są historycy na świecie, ale jakoś nie jesteśmy w stanie się z tym przebić. No i teraz to niech pan podpowie, bo pan mówi tak, zdolności dyplomatyczne PiS-u są marne, zostawmy teraz to, niech będzie, że są. To co zrobić, żeby dotrzeć do Niemców z tym przekazem, który pan chciałby im nieść? Jak należy ich przekonać? Słuchajcie, najpierw musicie zobaczyć, jaką macie winę, a po drugie zobaczyć, że te reparacje, inaczej, odszkodowanie nam się należy. Zadośćuczynienie, odszkodowania zadośćuczynienie to jest do osób fizycznych. To też się dość... teraz terminów prawnych trzyma. Dobrze, no, trzyma się, bo to jest istotne, bo Niemcy są właśnie tacy praworządni, w związku z tym bardzo konkretnie o tym rozmawiają. Mhm. Uważam, że po to mamy Polską Fundację Narodową, która ma ogromne środki, żeby zabrało się za popularyzację tych tematów. Co spowodowało, że Niemcy, że ludzie w Niemczech zaczęli się interesować, czy być świadomi zagłady Żydów europejskich?
no nie spowodowało to publikacja rozmaitych wybitnych historyków niemieckich, które się rozchodziły w 3000 egzemplarzy. Taki Martin Broszat pisał książki o Gestapo, o SS, o zbrodniach i tego nikt, był świetnym profesorem w Monachium i tego nikt nie czytał, oprócz specjalistów. Tylko spowodował to serial, i to marny serial w telewizji o nazwie Holocaust. I to spowodowało poruszenie w Niemczech, bo sztuka dużo bardziej działa na ludzi niż monografia historyczna. Brakuje nam, ale to wie pan, to jest ta rozmowa, którą w Polsce się odbywa co parę lat. Brakuje nam filmu. No i co jakiś czas tam powstają jakieś filmy, później się okazuje, że to gnioty i nikt ale nie chce. Ale nie o to chodzi, żeby to były gnioty, tylko żeby właśnie, chociaż ten Holokaust, ten serial był marnym serialem, ale jednak to pokazywał problem. No co, musimy przekonać Netflix, żeby zrobił film, serial, przepraszam, o tym, co robili Niemcy tutaj. Już ja widzę Niemców, którzy chcą wieczorami zasiąść drzewo. Zobaczmy, kogo znowu wymordowaliśmy. Ale to musi w Polsce, być, to no. musi być ciekawe. To musi być ciekawe. No mamy dobrych, ale to ja wiem, że rząd się czasem przymierzał, ale co rząd wyprodukuje, to jest. To nie tak rząd produkuje reszta. Filmy, żeby było jasne, no, ale ma pan rację. Firmuje, czy finansuje scenariusze, które są tak bezsensowne. Poczekam, aż dojdzie do władzy Platforma, będą lepsze filmy. No, tak? Można robić konferencje, można robić wystawy. Trzeba z tym wyjść do ludzi. No to wystawa jest bardzo dobrą formą. To zostawmy to. Mam inne pytanie. Czym pan ogrzewa swój dom? Niestety gazem miejskim. Miejskim, czyli nie wyjdzie pan, znaczy inaczej, nie wystąpi pan o dodatek grzewczy, bo gdyby pan wystąpił, to mógłby pan całe 500 zł, zdaje się, dostać. No, gaz miejski nie podlega dodatkom. No, jest ograniczona cena tego gazu do końca grudnia, a potem się zobaczy. Czyli... Ale chrust nazbierałem. Mam chrust też kominek, mam, tak, chrust nazbierałem. No to bardzo się cieszę, że przynajmniej chrust pan ma. Zresztą gazu, rozumiem, nie zabraknie. To jest tylko gazu będzie za mało, to jest oczywiste. A skąd pan to wie? No skąd wie? Jestem w komisji Pawlak do spraw energii. Pawlak panu to powiedział? Jestem w komisji do spraw energii, w związku z tym się orientuję. A nie ma pan tak a propos, no, pan jest teraz posłem. Spotyka pan Waldemara Pawlaka czasem? Tak. I co mu pan mówi? Oprócz dzień dobry? Rozmawiamy na tematy energetyczne, ponieważ pan Waldemar Pawlak od 30 lat jest wielkim proponentem odnawialnych źródeł energii. Jak był w rządzie, to go się... Jest wielkim propagatorem Rosji w Polsce. Nie, regularnie go wyśmiewano. Natomiast to, co on mówi, ma oczywisty sens. A nie ma pan poczucia, przepraszam, że to jest taki polski Gerhard Schröder? Nie. Nie mam takiego poczucia. Przecież tak naprawdę to on dążył do całkowitego uzależnienia Polski od rosyjskiego gazu, bez względu na to, co on teraz mówi. Nie, no ale fakty są inne, panie pośle. Panie doktorze, fakty były takie, że przez dłuższy czas gaz jamalski był najtańszym źródłem energii. Ale przecież to Pawlak doprowadził do tego, że płaciliśmy odszkodowania Gazpromowi, dawaliśmy im ciężkie pieniądze. Za rządów, za czasów, kiedy Waldemar Pawlak był wicepremierem, płaciliśmy im odszkodowanie, płaciliśmy im gigantyczne pieniądze i uzależnialiśmy się coraz bardziej od gazu rosyjskiego. Takie są fakty. No nie może pan nic zaprzeczać. Za rządów PO-PSL zaczęto budować terminał LNG w Świnoujściu. Pamięta pan, dlaczego zaczęto budować? Bo był to pomysł, który jeszcze rzucony, rozpoczęty tak naprawdę koncepcję przez Lecha Kaczyńskiego. Dopiero za waszych rządów zaczęliście to, długo się ociągaliście, w końcu zaczęliście budować, to prawda. I ten przy terminal... To był pomysł Naimskiego od początku do końca. Ja się nie będę kłócił z Piotrem Naimskim, bo go dobrze znam od dawna. I uważam, współpracowaliśmy w kwestii możliwości dywersyfikacji. W sprawie energetyki. Kto pan jest bliższy? Waldemar Pawlak, kolega partyjny, czy Piotr Naimski? I jeden, i drugi mieli swoje racje. Dlatego, Czyli pana zdanie nie ma tutaj... No jest to różnica. Jest znak równo, z całą pewnością, tak? Kwestia dywersyfikacji. Naimski miał zawsze tutaj rację, ponieważ dywersyfikacja... No, Naimski miał rację, to jej nie miał Pawlak. No, nie, tylko że, przepraszam, ale na przykład koncepcja Naimskiego była taka, i to stara koncepcja, jest sprzed 20 lat, żeby Polska odeszła od węgla i oparła się na gazie.
No, mhm. Gdybyśmy tak zupełnie odeszli od węgla, parili się na gazie, to... I słuchali Naimskiego, to byśmy mieli... I nie mielibyśmy takiej ilości gazu. Ale proszę zwrócić uwagę, że gaz LNG jest dużo droższy niż gaz jamalski. No, teraz nie, bo teraz zmieniła się sytuacja. Nie ma, a pan to mówi poważnie, że powinniśmy w związku z tym brać gaz jamalski? Nie, nie powinniśmy brać gazu jamalskiego, ale zmieniła się sytuacja geopolityczna. Za czasów 20 lat temu gaz jamalski był najtańszy, tak samo jak i ropa. Nie 20 tak samo lat temu, tylko parę lat jak temu. I ropa, no parę lat to już 7 lat, prawie 8 rządzi PiS, no więc to... Parę dobrych lat temu Waldemar Pawlak, gdy był wicepremierem, ciągle jeszcze uważał, że powinniśmy kupować no nie parę, bo on nie był wicepremierem parę lat temu, no PiS rządzi prawie 8. Mm-hmm, tak. Pamięta pan w czasy, kiedy Waldemar Pawlak był wicepremierem? Pamiętam. Nie pamięta pan tego, bo pana tutaj wtedy nie było w polskiej polityce. Ale proszę zwrócić uwagę, że tak również kupowaliśmy ropę rosyjską. Dobrze. Dlaczego? Bo była tańsza. Kupujemy niż... do dzisiaj ropę rosyjską. No nie, w tej chwili już nie kupujemy. Kupujemy. Panie pośle, to ja panu... Pan jest w Komisji Energii, tak? Czy Energetyki? Jak się nazywa? Energii. Pan jest w Komisji Energii, no to niech się pan nie gniewa. Pan tego nie wie. Nie wie pan, skąd Polska kupuje ropę. Polski Orlen 30% swojej ropy kupuje z Rosji. To informuję o tym jeszcze, pana. Jeszcze, tak. Ja zwracałem się z tym problemem do pana premiera. Jestem lekko przerażony, jeżeli pan jest w Komisji Energii i pan o tym nie wie. No niech się pan nie gniewa. Orlen kupuje znacząco mniej ropy od Rosji teraz, niż kupował pół roku temu. To prawda, ale ciągle jeszcze 30% kupuje teraz. Stąd na przykład ta dzisiejsza awaria gazociągu Przyjaźń jest dla nas groźna, bo stamtąd idzie po rurociągu. Rurociągu, oczywiście rurociągu, nie gazociągu. Rurociągu Przyjaźń, bo stamtąd idzie ropa z Rosji do Polski. Tylko że akurat jeśli chodzi o dywersyfikację dostaw ropy, to jesteśmy kompletnie zabezpieczeni, dlatego że mamy port w Gdańsku, mamy rurę do Płocka i możemy kupować i przerabiać ropę z innych kierunków. Czym się pan zajmuje w tej Komisji Energii? Bo mam wrażenie, niech się pan nie gniewa, że... No nie, jak to grzecznie powiedzieć koledze z PSL Warszawa Mokotów, że opowiada dyrdy mały. No niech mi pan podpowie jakieś inne słowo. No przecież jest dokładnie odwrotnie. Jeśli chodzi o gaz, to jesteśmy całkowicie zdywersyfikowani. Jeśli chodzi o ropę, to wciąż kupujemy znaczące, bo ta 1/3 to jest jednak sporo ropy z Rosji. To zdywersyfikowanie co do gazu, to są też ułudy, dlatego że w zeszłym roku kupiliśmy 6 miliardów metrów sześciennych gazu teraz z Niemiec. Tylko że to nie był gaz z Niemiec, tylko to był gaz przesłany rurociągiem Nord Stream 1 z Rosji do Niemiec. Ja mam taką propozycję. I potem powiedzieliśmy, niech pan uzgodni stanowisko swoje ze sobą i wtedy łatwiej polemizować. Rzeczywiście kupowaliśmy i do tej pory częściowo kupujemy ropę rosyjską. Mówiłem o tym z panem premierem Morawieckim, zwracając mu sam na to uwagę, żeby... A jak mu pan zwracać uwagę, skoro pan tego nie wiedział, ja panu teraz wyjaśniłem. To wyjaśnimy po programie. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Władysław Teofil Bartoszewski, PSL Koalicja Polska, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.